Stany Zjednoczone doprowadziły do zawarcia układu Jaruzelski-Geremek. Układ Jaruzelski-Geremek to jest sformułowanie użyte przez ówczesnego amerykańskiego ambasadora w Warszawie. To nie jest żadna moja uszczypliwość, tylko tak pisał o tym ówczesny ambasador w Warszawie. No i zatem jasno widzimy, że Waszyngton jest gotów wyznaczyć polskiej polityce niepodległościowej horyzont bardzo wąsko zakreślony. Bardzo wąsko zakreślony. Tamten układ Jaruzelski-Geremek był w istocie konwersją długu zaciągniętego przez polityków sowieckich w Polsce, konwersją tego długu częściową na wpływy polityczne. To był właśnie układ Jaruzelski-Geremek. To znaczy z jednej strony Moskwa, a z drugiej strony Waszyngton, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Klub Paryski. I ugoda polegająca na dopuszczeniu do okrągłego stołu, czy do koryta, jak kto woli, tych ludzi, których te czynniki tamta strona uznała za lojalnych plenipotentów. Tak? Otóż zważywszy skalę długu polskiego w tej chwili, ta skala jest kosmicznie, niewyobrażalnie powiększona w stosunku do tych długów gierkowskich, jaruzelskich. Otóż jakich rozmiarów sięgnie konwersja tego aktualnego długu na nowe wpływy polityczne? To jest pytanie, przed którym stoi polska polityka i dla polskiej polityki niepodległościowej no to jest pytanie pierwsze z tej listy problemów do rozważania.